Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na PC-ta. No i cóż, kontynuujemy sobie dalej wyzwanie w cieplarni. W zasadzie to nie jest wyzwanie od żadnego nauczyciela, a bardziej poszukujemy składników do eliksiru wielosokowego, z tego co dobrze pamiętam. Tak więc... skończyliśmy sobie tutaj i teraz ciśniemy dalej sobie z koksem, bo czemu by nie? Może uda nam się w końcu jakiś secret znaleźć, no bo nie będę tego ukrywał, że troszeczkę lipa z tym, że mamy niby tutaj 3 sekrety do znalezienia, a żadnego żeśmy nie znaleźli. Tak więc coś podejrzewam, że to będzie miejsce, do którego nie tyle co wrócić nie będziemy mogli, co jeszcze po prostu nie znajdziemy żadnego sekretu tak po chamsko i wtedy to będzie no niefajne w tym momencie. Wyjątkowo niemiła odmiana pająka. Ich ugryzienie jest niezwykle trujące, więc trzymaj się z daleka i oszałamiaj je zaklęciem Rictu Sempra. Dziękuję za podpowiedź, bardzo się przyda, jeżeli chodzi o oszołomienie tych pająków. Na zasadzie Rictu Sempry. I co, tutaj nic nie ma? No nic, kurde, powiem wam szczerze, że jest naprawdę bieda. Bieda w kraju i nic nie ma. A tu przy okazji są te trolle, kurde, o których ostatnio była mowa. Ale przy okazji zdobywamy sobie składniki do eliksiru wiganowego. A to zawsze się przyda na wypadek, gdybyśmy mieli się, kurde, wyleczyć, no nie? A i przy okazji ostatnio robiliśmy też wyzwanie u profesor Sprout, gdzie nauczyliśmy się w zasadzie nowego czaru. A tym czarem oczywiście było Defindle. I mamy secret. Kurde, jeden secret. Jeden z trzech. No to niestety dwa pominąłem. I to prawdopodobnie na początku tego, kurde... może nie powiem, że wyzwania, ale na początku tego poziomu. No tak to bardziej nazwę, no bo nie można tego nazwać wyzwanie w momencie, kiedy nie ma tutaj żadnego nauczyciela ani nikogo, no nie? Więc bardziej bym zaryzykował stwierdzenie, że jest to po prostu poziom. Więc po prostu żeśmy pominęli i dali dupy po całości, jak to się mówi. I czemu zawsze, kurde, mam wrażenie, że jak Harry mówi Defendo, to mówi Nintendo? Nie wiem czemu. O, i przy okazji karta. Kogo żeśmy zdobyli? Tilly Talk, 1903 do 1991. Otrzymał, powinno być otrzymała, bo to jest ona, Order Merlina pierwszej klasy za ratowanie niemagicznych... incydencie Lil Racomb w 1932, gdy smok zanurkował nad plażą pełną ludzi. Okej. Można i tak, oczywiście, że tak, pewnie. I coś tutaj mamy jeszcze, jakąś skrzynkę, cokolwiek, no nie wiem. Może jeszcze jakaś karta by się znalazła. Tak mi się przynajmniej wydaje. Defendo, kurde, weźcie się zdecydujcie, bo już naprawdę ja się gubię w tym, co wy tutaj mówicie. Dobra, i co teraz zrobić? Chyba to trzeba zdobyć, co nie? Dokładnie tak. Niestety nie zdobyliśmy wszystkich sekretów, musimy się z tym pogodzić. Przepraszam najmocniej. Dla osób ciekawskich nagrywam to 3 kwietnia o godzinie zaraz, w zasadzie nie, już jest 11:30. Hej, Hermiono. Znalazłem zrzucone skóry bumslangów do eliksiru wielosokowego. Świetnie, Harry. Zaraz dodam do eliksiru. Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Nie no, kurwa, zapomniałem. Serio, zapomniałem, gdzie jest ta ceremonia. Naprawdę, weź mi wskaż, kurde, jeden z drugim, bo zapomniałem. Gdzie jest ta ceremonia zasrana? A tak na serio to idziemy podliczyć te punkty, bo mamy ich 529, a ślizgoni mam 427, nie wspominając już tutaj o dwóch pozostałych domach, tak więc no, troszeczkę słabo bym powiedział. Witajcie, nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry,
Chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. To jest bardzo interesujące, że za każdym razem w zasadzie to my prowadzimy. I żeby nie było, ja do tego absolutnie nic nie mam, nie? Tylko jakby z tego, co o ile dobrze ja pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale w Kamieniu Filozoficznym na peceta to my byliśmy zawsze na szarym końcu. Jak to jest, że teraz raptem my mamy 500, 100, 900 punktów z dupy, a ślizgoni sobie nie potrafią z nami poradzić, bo tego troszeczkę nie rozumiem. W sensie jakby okej, okay, cieszę się, że prowadzimy tymi punktami, ale jednak wolałbym taką, nie wiem, no uczciwą rywalizację, a nie na zasadzie, że my, kurde, sobie z dupy zdobywamy nie wiadomo ile punktów, a oni tam na szarym końcu są, bo potem to faktycznie trochę zaczyna wyglądać, jakby Dumbledore faworyzował bardzo Gryffindor. Bo w ogóle jakby ci nauczyciele bardzo faworyzowali Gryffindor, bo w końcu jest tam Harry Potter, no nie? To tak tylko mówię czysto hipotetycznie, no wiadomo, nie muszę mieć w tej kwestii racji, bo mogę równie dobrze według was spierdolić głupoty. Nie zdziwię się, jeżeli ktoś tak będzie też uważał. No ale no, nie oszukujmy się, jednak zdrowa rywalizacja jest zawsze lepsza niż takie faworyzowanie. Ja nie lubię bardzo, jak ktoś kogoś faworyzuje i wiecie, o co chodzi, no nie? To jest takie, nie wiem, no głupie strasznie w mojej opinii. I bardzo niesprawiedliwe traktowanie innych. Bo każdy może potem poczuć się troszeczkę gorzej traktowany w tym momencie. No i tak troszeczkę żeśmy tych fasolek zebrali. W drugim tygodniu grudnia profesor McGonagall spisała nazwiska wszystkich, którzy zostawali w szkole na święta. Harry, Ron i Hermiona też się zapisali. Słyszeli, że Malfoy zostaje i wydało im się to bardzo podejrzane. Ferie świąteczne będą znakomitą okazją do użycia eliksiru wielosokowego, by wydobyć z Draco przyznanie się do winy. Powinienem wpaść do łazienki jęczącej Marty i sprawdzić, co z eliksirem wielosokowym. Mam nadzieję, że Hermionie nie trzeba więcej składników. Nie, co ty, Harry, myślę, że nie trzeba. Aczkolwiek zanim tam pójdziemy, jestem ciekaw jednej rzeczy. Tak na chwilę postarajmy się zbłądzić troszeczkę. Jestem ciekaw, czy do tamtego zadania, gdzie, wiecie, byliśmy przed chwilą te trzy sekrety zdobyć, to jestem ciekaw, czy mamy możliwość powrotu. Mam taką nadzieję, że to nie jest już miejsce zamknięte na amen, że tylko raz tam mogliśmy wejść. Chyba że tak to właśnie wygląda, no to troszeczkę lipa. Bo nie będę tego ukrywał, zależałoby mi na tych dwóch sekretach, w szczególności, że może być tak, iż pominęliśmy, kurcze pieczone, dwie karty, a to mi się nie, powiem, bardzo by nie spodobało. Aha. No, okej, dobra, mogłem się tego spodziewać. Ale co tutaj mamy? Może tutaj coś będzie ciekawego. Zobaczmy przy okazji. O! Mamy kartę. Bimut Marjor Banks, 1742 do 1845. Pionier zielarstwa i kolekcjoner wielu rzadkich okazów flory. Odkrywca goździka. Czyli on tak na dobrą sprawę żył 103 lata, kurde. Rekordzista. Chociaż pewnie w świecie Harry'ego to jest normalne, no w końcu Lupin miał tam chyba 140 ileś lat. Dla osób nie wiedzących, kim jest profesor Lupin, to był to profesor z więźnia Azkabanu. To cieplarnia. Zawsze jest tu bardzo ciepło. No shit, Sherlock. Wiadomo, że jest tutaj zawsze bardzo ciepło. No dobra, no to skoro nie udało nam się tam sekretów zdobyć, no to trzeba będzie za pomocą tego, edytora się tam dostać. Czyli innymi słowy debug mode trzeba będzie aktywować. Ale to główny hall. Dobra, spoko, fajnie. Fajne, że to jest główny hall w momencie, kiedy nawet nie wszedłeś do Hogwartu, idioto, nie? Sorry, że tak na Harry'ego powiedziałem w brzydki sposób, ale no trochę mnie dziwi fakt, że mówi, że to jest główny hall, mimo że nawet nie wszedł do tego Hogwartu. Ale okej. Okay. Ale okej, okay, niech tak będzie. Proszę bardzo. Spoko.
Nie ma problemu. Dobra, to lećmy teraz w takim razie. Co tu kurde się stało? O nie. Kolejny tak. Panie Potter, co tu się stało? Nie wiem. Tak go znalazłem. Proszę za mną, Potter. Pani profesor, przysięgam, że ja nie... To sprawa nie dla mnie, Potter. Przez te drzwi, proszę, panie Potter. Tok, tok, tok! Wielce oburzona McGonagall tym, że ja niczego złego nie zrobiłem. XD. A tak serio to po prostu, no kurde, pretensjonalna, kurde, sucz. Nie z tej ziemi, z niej. No i przy okazji jest to nowe pomieszczenie, znaczy nawet nie nowe pomieszczenie, pomieszczenie, w którym możemy znaleźć 10 sekretów. Więc zobaczymy. I co jest zaskakujące, jest to ten. Jest to gabinet Dumbledora w tym momencie. Bo tak, McGonagall zaprowadziła nas do Dumbledora. To musi być gabinet profesora Dumbledora. Dokładnie tak, jesteśmy... To stara tiara przydziału. Zastanawiałem się, gdzie ją trzymają. Jesteś ciekaw, czy umieściłam cię we właściwym domu. Tak, ciebie było wyjątkowo trudno przydzielić. Ale podtrzymuję to, co wtedy powiedziałam. Pasowałbyś do Slytherinu. O, rany! No, coś trochę nie pykło, Harry, co? Pasowałbyś do Slytherinu, kurde. Jest trochę szkoda, co nie? I mamy kolejną kartę. Co toż za karta jest? Burdok Maldun. Burdok Maldun, 1429-1490. Przewodniczący Rady Czarodziejów 1448-50 roku. Aha. Bardzo, bardzo, bardzo krótka kadencja, muszę przyznać. Tak więc to była tiara przedziałów, która, jak pamiętacie, przydzieliła nas do Gryffindoru, chociaż na początku miała pewne wątpliwości i chciała nas przydzielić do Slytherinu, zresztą jak sama ta tiara podpowiedziała nam. Tak więc troszeczkę byłoby interesujące, gdyby Harry należał do Slytherinu, do Ślizgonów, ale no cóż, że tak powiem, nie należy do Slytherinu. Więc nie można powiedzieć, że Harry to jest ślizgon. I przejdźmy sobie tutaj, bo why not? Czemu nie? I podoba mi się w ogóle ten księżyc tutaj. Trochę mi się to kojarzy z Super Mario 64 z wersją beta, gdzie to na ścianach też były malowane takie księżyce. Nie pytajcie mnie, dlaczego się to mi to z tym kojarzyło. A to z kolei jest gwiazdka. No i przy okazji srebrna karta czarodzieja. Mamy już 17 na 40, więc być może dzisiaj drugi klucz zdobędziemy. Oswald Beamish, 1850 do 1932. Pionier walki o prawa goblinów. Okej. Czyli to on rozpoczął walki o prawa dla goblinów? A co, gobliny są w ogóle niedoceniane w tym Harry Potterze? Być może tak. Ja tam nie wiem, nie znam się. Nie będę tego tutaj komentował w taki, a nie w inny sposób. Ale wypadałoby stąd się wydostać, no i nie wiem, zobaczyć, czy coś możemy tutaj jeszcze ewentualnie rozwalić, zniszczyć, coś, cokolwiek się dowiedzieć, a jak nie, to zobaczmy, co możemy jeszcze tutaj zrobić. A, tutaj nawet nic nie możemy zrobić. Okej, czyli chyba musimy do Feniksa podejść. Ten ptak chyba jest chory. Zapalił się. Dobry wieczór, Harry. Panie profesorze, pański ptak. Nie mogłem nic zrobić, po prostu się spalił. Harry, Fox jest Feniksem. Feniksy spalają się, kiedy nadchodzi czas ich śmierci i odradzają się z popiołów. Feniksy to fascynujące stworzenia. Mogą unieść wielkie ciężary. Ich łzy mają uzdrawiającą moc. Poza tym są bardzo wierne. Panie profesorze, chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja.
Wiem o tym, ale i tak chcę z tobą porozmawiać. Harry, muszę spytać, czy chciałbyś mi coś powiedzieć? Salazar Slytherin słynął z tego, że rozmawiał z wężami. Cokolwiek? Nie, nie ma nic takiego, panie profesorze. Dobrze, skoro jesteś pewien. Dobranoc, Harry. Dobranoc, panie profesorze. Jesteś! Musisz iść do łazienki jęczącej Marty. Hermiona na ciebie czeka. Nie no, Ron, łatwo ci to powiedzieć. Co z tego, że zostałem przyłapany i tutaj w tym momencie to na mnie cała odpowiedzialność spadła. No, łatwo tak powiedzieć, no nie? Że Hermiona czeka. Okej, no to pretensje do McGonagall, że mnie złapała, no nie? I przy okazji, Dumbledore, tutaj żółwik dla ciebie, jesteś moim ziomem od tego momentu. Znaczy on ogólnie jest zawsze spoko, Dumbledore, ponieważ on zawsze stoi po naszej stronie. Nie oszukujmy się. On zawsze stoi po naszej stronie i dlatego wielki propsik dla niego. Dumbledore to jest zioma, nie kurde, jakiś tam popych, a nie jakieś tam popychadło. I tu w ogóle są sekrety, które już wcześniej odkryłem. Tak. Ale musiałem mimo co się upewnić, bo wiecie jednak, są to takie fajne miejsca, które warto mimo co na nowo zobaczyć. Dobra. Ron! A czemu tak na łatwiznę idziesz? Że tobie się nic nie stało? Lol. I przy okazji tu secret jest. Którego warto było też odkryć, bo why not? 5 na 10, widzicie? Ja to jestem jednak dobry. Bardzo fajnie mi się eksploruje, kurde, Hogwarts w tej części. Naprawdę, względem... w porównaniu do kamienia filozoficznego, to tutaj naprawdę jest fajnie, nie? Odbywają się lekcje zaklęć z Flitwickiem. Tak, to prawda, odbywają się lekcje zaklęć. Tylko pytanie... O, proszę! A co tutaj Flitwick przed nami ukrywa? Hehehe, szkoda, że to nie był secret. Balfour Blaine, 1563-1629. Założyciel komisji do spraw eksperymentalnych zaklęć. Dobra, musiałem na chwilę się tutaj zaciąć. Kurde, nie to. Tabulator wcisnął, co za łeb. No w każdym razie, tak, fajniej mi się eksploruje tutaj Hogwarts w tej części niż w kamieniu filozoficznym. Mimo, że w kamieniu filozoficznym też się fajnie eksplorowało, no nie? Ciekawe, dlaczego drzwi są zamknięte. No cóż... No cóż, że tak powiem, że tak powiem. I w ogóle mamy 6 na 10 sekretów, ponieważ tam ta płyta, która była widoczna, no to tam również był sekret u góry, no nie? Głupio się czuję w łazience dla dziewczyn. Może by wszyscy przestali mi tu przeszkadzać. Ja też mam uczucia, nawet jeśli nie żyję. Drażliwa jest, nie? Och, Hermiono, co to za smród? To będzie eliksir wielosokowy. Teraz trzeba jeszcze jedynego składnika, żeby eliksir zadziałał. Do ukończenia eliksiru potrzebujemy kawałka Goyla. To obrzydliwe. Ale jak mam znaleźć Goyla? O tej porze zazwyczaj obżera się w lochach. Wystarczy, że pójdziesz po śladach jedzenia, zdobędziesz kawałek Goyla i przyniesiesz mi. Dzięki, Ron. Okej, tak więc jesteśmy w lochach po raz kolejny. Zresztą mamy tutaj 5 na 12 sekretów. I jak widzicie, mamy tutaj udka z kurczaka porozrzucane. Ciekawe dlaczego. A co to tam jest? Czy to czasem nie jest Goyle? Chodźmy zobaczyć. Jest Goyle. Lepiej pójdę za nim. Oj, zdecydowanie lepiej pójść za nim. Za tymi kurde łódkami z kurczaka. Pewnie, czemu by nie. A więc lećmy, zobaczmy, gdzie on nas będzie prowadził. Do jakiegoś nowego przejścia. No i zaczynamy nowy etap gry. Mamy tutaj 8 sekretów do znalezienia, więc od razu zaczynamy eksplorację z grubej rury, ponieważ chcę oczywiście również zdobyć tutaj wszystko, ze względu na to, że no kurde, do tego miejsca i tak nie będziemy mogli już tutaj wrócić, no nie?
I w ogóle śmieszne jest to, że przechodziliśmy przez lochy, a tu się okazuje, że jesteśmy trochę coś na błoniach Hogwartu, dlatego że no widać, że tutaj jest dużo zieleni i tak dalej. No trochę to wygląda jak błonie Hogwartu, nie oszukujmy się. Dobra, i co teraz się odblokowało? Aha, te tutaj płyty nam się wysunęły, spoko. I mamy kolejną kartę. Roderick Plumpton, 1889 do 1987. Szukający reprezentacji Anglii w Quidditchu. Ustanowił rekord Anglii łapiąc znicz w 3,5 sekundy od rozpoczęcia meczu. Czyli to była jedna z ostatnich chyba kart w kamieniu filozoficznym. Nie licząc oczywiście karty pokroju Harry Potter, dziecko, które przeżyło. No to była chyba jedna z tych ostatnich kart. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście pomylić, ponieważ ja niestety no nie pamiętam jakby tych wszystkich kart z kamienia filozoficznego. Na pewno jedno wiem, że na pewno tutaj większość z tych kart się powtarza, no bo nie oszukujmy się, ale no wymyślenie tutaj wszystkich oryginalnych tych, no troszeczkę byłoby to ciężkim zadaniem, nie oszukujmy się. Ale dobra, pozbierajmy w ogóle tutaj przy okazji fasolki, bo im więcej fasolek, tym lepiej, nie oszukujmy się. Taka jest prawda zresztą. I zobaczymy, ile nam tam dzisiaj uda się przejść. Przypominam tylko, że jest to już 8 odcinek z tej serii, tak więc no troszeczkę sporo mamy już tych odcinków. I z tego, co się dobrze orientuję, to jesteśmy już w ponad połowie gry w tym momencie. Mimo, że ta gra wydaje się i jest w sumie dłuższa niż kamień filozoficzny, to jednak no jesteśmy już w ponad połowie tej gry. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co liczyłem sobie. I teraz sprawdzamy. Penetrujemy wszystkie ściany, czy czasem, aby na pewno nie ma żadnego dodatkowego symbola. Nie, to możemy iść dalej. I kolejne fasolki tutaj wylatują. Tak więc, byleby teraz dostać się do jakiejś tam księgi zapisu, no nie? I teraz sprawdzamy. Każdy tutaj zakamarek. Czy możemy jakiś czar rzucić? Możemy? Nie możemy. No nie możemy, po prostu nie możemy i tyle. Trzeba się zawsze upewnić po dwa razy, żeby nie było po prostu sytuacji, że coś sobie chamsko pominiemy, no nie? I teraz spadamy w dół w tym momencie. Patrzymy co i jak i gdzie. Czy czasem tutaj nic nie ma? Mamy Lumos, okej. Czy Lumos nam tutaj coś daje? Możemy się w taki oto sposób do góry dostać, lol. Spoko. Teraz tak, dobra. Idziemy sobie tutaj. Ale sprawdźmy, czy czasem ten Lumos nam czegoś u góry nie odblokuje. A tu mamy księgę zapisu, dobra, nieważne. To jeszcze nie chcę iść do księgi zapisu, ponieważ tam u góry widzę, że coś się aktywowało. I bym pominął secret, kurde. A to na bank jest secret, no nie oszukujmy się. Dokładnie tak, nawet było słychać dźwięk. Ignatia Waldsmith, 1227 do 1320. Czarownica, która wynalazła proszek Fiu. Szkoda, że nie Fiu-Fiu. Zadymka Fiu-Fiu, albo Siu-Siu. Jak chcemy sobie to nazwać. Dobra, więc teraz tak. Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie skończenie sobie tutaj odcinka i po prostu kontynuację zrobić za chwilę od tego oto miejsca. Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Mam nadzieję, że wam się ogólnie ten let's play podoba. Napiszcie w komentarzach wasze wspomnienia z ogólnie tymi zadaniami, które teraz robimy. Jak sobie po prostu radziliście za pierwszym razem lub za drugim, jak graliście. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagrama, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomienia o odcinkach, no to na Instagramie dostaniecie powiadomienie, bo YouTube czasami lubi nie dawać powiadomień, mimo że macie dzwoneczek.
a na grupę na Facebooku oraz na Discord, dlatego że się tam integrujemy wszyscy ze sobą. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i Komnata Tajemnic na PC-ta. Ja to nagrywałem 3 kwietnia o godzinie 11:50. Trzymajcie się, cześć i yo!